I witajcie, to znowu ja, Masz, i witam was na powrót w Masz gra w Democracy 3 Afryka. Gramy jako Kenia, póki co mamy 0% szans na to, że zostaniemy wybrani w następnych wyborach. I z tego co pamiętam, mamy dosyć sporo szans na to, że zaraz ktoś nas zabije. Więc nie mogę wam obiecać, jak długo jeszcze będzie ta seria trwała, ale mam nadzieję, że dostatecznie długo, żeby coś z tego wyszło. Mamy dosyć spory problem z długiem publicznym, który rośnie w tempie 74 kenijskich szekli. Miałem sprawdzić, jaka jest waluta w Kenii w międzyczasie, ale póki co wciąż używamy kenijskich szekli, więc 74 biliony kenijskich szekli. Nie miesięcznie, tylko kwartalnie jesteśmy na długu coraz bardziej. Poczekajcie, sprawdzę szybko, wiecie co? Ciekawi mnie, jaka jest tam serio waluta. Szyling kenijski, blisko byłem. Szekiel, szynil, szyling, tak jest. I tak, szczerze powiedziawszy, nie bardzo pamiętam, co ostatnim razem robiłem. Jest to dosyć chyba częsty temat moich wideów, biorąc pod uwagę, że dosyć rzadko je nagrywam na ogół w dosyć dużych odstępach czasu. Więc tak. Pamiętam, że było parę rzeczy, które po prostu zrobiłem i które potrzebują czasu, żeby się wdrożyły. Z tego co pamiętam, coś ze zdrowiem. Dobra, zdrowie wciąż jest do dupy, widzę. Ale pamiętam, że było parę rzeczy, które przepchnąłem i które czekamy teraz, aż zaczną działać. I pamiętam, że w komentarzach ktoś podsunął pomysł, żeby zwiększyć podatki i w ten sposób zalepić dziurę. Mamy go obecnie na 30%. Ile byśmy potrzebowali podatków, żeby naszą dziurę zalepić? 70. Musielibyśmy zwiększyć podatek od przychodu o ponad 10% tak naprawdę, bo to wciąż sprawia, że nie będziemy tam, gdzie musimy być. Co zmniejszy równość w naszym kraju. Ho, sprawi, że ludzie nas będą mniej lubić, ale poza tym tak naprawdę niedużo. A wydaje mi się, że będziemy mogli spokojnie to, jak nas ludzie lubią, nadrobić w inny sposób. Tak naprawdę income tax zmniejsza, tak naprawdę jedyna główna rzecz, którą on zmniejsza, to są te zarobki, konkretnie zarobki. Oczywiście równość też, ale równość tak czy inaczej jest nie za dobra, a wydaje mi się, możemy przepchać parę innych rzeczy, które to popchną do góry. A na co mają wpływ te zarobki ich? Okej, middle earnings. Tak naprawdę jedno i drugie ma tylko i wyłącznie wpływ na używanie samochodów i używanie samolotów i tak dalej. A szczerze powiedziawszy, obniżenie ilości używanych samochodów i tak dalej pozytywnie by też wpłynęło na nasze środowisko, więc koniec końców nie jest to najgorszy pomysł, szczerze powiedziawszy. I tak nikt nas nie lubi, więc no cóż. Co prawda ludzie, właśnie ci middle income, póki co jako tako nas lubią. Jak podwyższymy nasze podatki, to już nie będzie tak ładnie. W ogóle wydaje mi się, że nasz gabinet jest nie za dobry. A nie, ostatnim razem go przemieszaliśmy, tak jest, ostatnim razem go przemieszaliśmy. Więc wiecie co, wydaje mi się, że po prostu ominiemy tę turę. Puścimy ją dalej w ruch. Zobaczymy, co będzie. O proszę, nie mamy żadnej zbrodni w naszym kraju. Nikt nas nie próbował zabić, okej. Tak, jest poważne zagrożenie, to wiemy. Crop banking bonuses, co to jest? Trochę... Okej. Czyli pytanie, czy chcemy ograniczyć zarobki szefów wielkich firm? Hmm.
No właśnie, to jest trochę prawdy w tym, że duże zarobki na wysokich stanowiskach mają przyciągać ludzi o wysokich talentach, którzy wysoko się cenią. I to na pewno zwiększy to, jak nas kapitaliści lubią. Ale kapitaliści nie lubią nas tak czy inaczej, a wydaje mi się, że ostatnio przepchnęliśmy parę rzeczy, które nie lubią socjaliści. Więc opowiedzmy się za restrykcją tych bonusów na wysokich stanowiskach. Liberałowie nas bardziej lubią, ale ich w ogóle nie mamy. Kapitaliści nas trochę bardziej lubią. Ciekawe dlaczego, nie mam pojęcia. Wiem, że zaraz nas przestaną lubić, bo income tax. Zwiększymy go do 43%. Kapitaliści jeszcze bardziej nas nie lubią. Będzie dosyć spory minus do równości. Co jest złe? Ale będziemy mogli spróbować to w jakiś inny sposób zwalczyć. No zobaczymy. Przepchnijmy to, zobaczmy, co się z tym uda. Czy uda coś się z tego zrobić? O, nasz przychód jeszcze bardziej się obniżył. Czyli podwyższenie podatków gówno da nam obecnie. O, shit. Shit. Czyżby nasze GDP jeszcze bardziej spadło? Nie, nasze GDP jest cały czas w tym samym gównie, co zawsze było. O mój Boże. Produktywność. O, tak w górę, w dół chodzi. Musimy zwiększyć nasze zdrowie. A wydaje mi się, że ostatnio obniżyłem wręcz publiczną służbę zdrowia. Czy są jakieś tańsze rzeczy, którymi możemy zwiększyć zdrowie? Wiem, są te. Wydaje mi się, że food stamps. Wydaje mi się, że to zwiększa zdrowie. Na pewno zwiększa równość i tak dalej, ale wydaje mi się, że też zwiększa zdrowie, bo idea jest za tym tak, że na te. To jest w ogóle idea amerykańska, z tego co wiem. Te właśnie znaczki na jedzenie, to za te znaczki można kupić chyba tylko zdrowe jedzenie. Tak jest. Can't be used for unhealthy takeaway food. Więc to chyba będzie też promować zdrowie, tak jest. Nie bardzo, ale trochę. Promuje zdrowie, promuje zarobki biednych ludzi. Dobrze, to zwiększa równość, co pomoże może troszeczkę zwalczać to, co właśnie zrobiliśmy przed chwilą z tymi podatkami. Lubią to ludzie też na roli, lubią to socjaliści. Wszyscy to lubią, to jest zarąbista rzecz, powinniśmy to wcześniej przepchnąć. Mamy jeszcze 14 kapitału. Co jeszcze możemy zrobić? Wydaje mi się, że powinno być gdzieś tutaj microgeneration grants, health food subsidies. O, to jest bardzo tanie, a to pewnie zwiększy naszą zdrowie. Tak, zwiększy zdrowie, choć nie tak bardzo jakby mogło. Zwiększy trochę zarobki ludzi biednych. No cóż, dobra, przepchnijmy to. Mamy 11 kapitału, 11 kapitału zostawmy sobie na przyszłą turę. Choć, a może przepchnijmy coś z prawa. A nie ma nic konkretnego, co moglibyśmy przepchać. Mamy Race Discrimination Act, ale nie mamy, zdaje się, żadnych problemów z ethnic minorities. Wręcz zmniejszają się nastroje nacjonalistyczne wśród naszych ludzi, więc nie ma sensu tego przepchnąć. Czy mogę zainwestować więcej w policję? Nie, i tak nie mamy zero, mamy zero zbrodni, więc i tak nic nam nie będzie dawać, ale zaraz. Tutaj security briefing, właśnie. And police, 10%. To jest intelligence service, tu jest armed police. Nie. To nam nic nie da. Tak, bo i tak nie mamy żadnej zbrodni. O, korupcja spada powoli. Korupcję wciąż mamy, ale tak, tutaj violent crime też nie mamy. Jak się ma nasza demokracja w ogóle? Demokracja jest gdzieś tutaj chyba, nie? Dobrze pamiętam? Tak, tu jest demokracja. O, proszę, demokracja się zwiększa, dobrze. Stabilność też się zwiększa. To są dobre znaki. Jaki obecnie ma stabilność wpływ na nasz kraj? Miałem nadzieję, że stabilność będzie zwiększać GDP, ale nie zwiększa. Co jest interesujące. Pff.
Jak tam ma się to? No o, proszę! Jeszcze ze dwie tury i nie będziemy już mieli żeńskich obrzezań. Jak się ma HIV? O, HIV trochę się wziął i wyprostował. Bo już... A, bo zwiększyliśmy edukację, żeby zwiększyć ten HIV cały. Znaczy się, żeby obniżyć problem z HIV-em. Czy jest jeszcze coś z edukacji, co możemy przepchnąć? Free School Meals. O, może to... Wiecie co, nie. Poczekajmy jedną turę, zobaczmy co będzie. Może nas zarżną. Okej, nikt nas nie zarżnął. O, skończyła się epidemia otyłości. Świetnie. Obniżało to znacznie nasze zdrowie i zwiększało to koszty naszej państwowej służby zdrowia. To... nie, co? Zaczęła się ta sytuacja. Myślałem, że się skończyła. Shit, czemu mamy tłuściochów? Czy jesteśmy w Kenii? Tak, myślałem właśnie. Kurde, te subsydia agrokulturalne. Subsydia agrokulturalne nas zabiły. Jeśli je zmniejszymy, zaoszczędzimy trochę kasy. Będą nas bardziej lubić kapitaliści. O, zwiększy się bezrobocie. Nie, no nie... Nie, 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 nie. Za to mamy dużo ropy. Proszę. O! Ciekawe, ponieważ... użyliśmy tej opcji... Kiedyś, że pozwolimy na szukanie ropy w naszym kraju, to mamy właśnie ropę u nas. Ciekawe. Co zwiększa nam GDP, ale atakuje nam przyrodę, czego ludzie nie lubią. Ale zwiększa nam GDP, to jest dobre. O, no i jeszcze się rozbił się samolot nasz, czy tam u nas. I to sprawia, że wszyscy nas nie lubią. I wciąż mamy deficyt. Wciąż mamy pieprzony deficyt po zwiększeniu podatków. Epidemia pieprzonej grubości. Epidemia astmy powoli idzie na dół. Ale biorąc pewnie teraz ta ropa jeszcze to podwyższy. O, zaraz się skończy to. Zaraz się skończy to, co będzie miało mniejszy efekt na kobiety i tak dalej. Negatywny, więc choć tyle. Nie będą nas próbowały kobiety zamordować. Okej, okay, ponieważ mamy wysoką stabilność, ta interferencja zagraniczna się tutaj do nas... interferencja zagranicznych służb specjalnych w naszym kraju się obniża, to jest dobre. Jak to się skończy za parę tur, będą nas lepiej lub bardziej lubić patrioci i przestaniemy mieć aż tak duże problemy z korupcją, co z kolei sprawi chyba, że... A nie, to się tylko stabilność, przez stabilność to się obniża. Ale korupcja też ciągnie na dół stabilność, z tego co pamiętam, więc choć tyle. Tak. Jak się ma nasze GDP? Wciąż jest na dole. Ojej, tyle różnych rzeczy ciągnie GDP nasze na dół. W dużej mierze produktywność. A produktywność jest w dużej mierze ciągnięta na dół przez zdrowie, edukację... i technologię, a zdrowie, edukacja i technologia jest ciągnięta na dół przez to, że nie mamy kasy, a nie mamy kasy przez to, że mamy niskie GDP, niskie GDP mamy przez to, że mamy małą produktywność i tak w kółko idzie. To jest właśnie problem w tej grze i w prawdziwym życiu. To jeszcze się nie skończyło, to się wciąż nie skończyło. Ja pierdzielę, czy ty jeszcze wchodzisz w życie? Nie, już powinno się kończyć. To ciągnie nasze GDP na dół jak skurwysyn. Jak się ma nasza edukacja? Tu jest edukacja, co nie? Edukacja powoli idzie do góry. Możemy zrobić coś, co to zwiększy child labor?
możemy zakazać pracy dzieciom, co jest generalnie dobrą rzeczą, tylko bezpośrednio obniży to nasze GDP. Bezpośrednio obniży to nasze GDP, podwyższy edukację, polepszy relacje na zewnątrz, a za to ludzie na wsi w ogóle nas będą mniej lubić. Liberałowie, których nie mamy, będą nas bardziej lubić, młodzi ludzie będą nas bardziej lubić, ale będziemy tracić 50... Dobra, 53 miliony to nie jest tak dużo. Dobra, zakażmy. Zakażemy pracy dzieciom. Bezpośrednio obniży to nas, nasze GDP, ale pośrednio wydaje mi się bardzo podwyższy. Długoterminowo. Technologie, nad technologią chyba już pracujemy. Tak, mamy science funding. A tak, intellectual property rights mamy włączone na górę. A science funding jest, cóż... No trochę jest, mogło być lepiej. Możemy zwiększyć na pewno technologię, na przykład robiąc koleże technologiczne. Czy chcemy to zrobić? Wiecie co, wydaje mi się, że darmowe posiłki w szkole obniżą też, podwyższą zdrowie i obniżą otyłość. Bo to znowu są, taka idea mi się wydaje, że to są zdrowe posiłki, więc weźmy to. Tak jest, walczymy z otyłością. Więcej będzie rodziców, ludzie biedni nas bardziej lubią, zmniejszamy biedotę w kraju, zwiększamy zdrowie. Dobra, trochę nas to kosztuje, ale okej, to jest inwestycja w tym momencie. Jak w ogóle jest, mamy, jak się ma sytuacja, tu jest równość. O, równość się zwiększa, o dziwo, pomimo tego, że wprowadziłem parę praw, które wcale nie było takie równe znowu. Ale gdzie jest poverty? Gdzie jest poverty? State pensions, tu jest poverty. Jak duża... Okej. Astma się trochę wylewelowała, ponieważ nasze środowisko też nie jest tak dobre, jak być mogło. Agricultural efficiency. Czy to się zwiększa? Powoli się zwiększa. Ale to jest naprawdę ogromny taki po prostu diabelskie koło, nie? Diabelskie kurwa koło. Nie rozwiążesz jednego problemu, jeśli nie rozwiążesz innych problemów i to tak w kółko idzie. Zaraz, czy to ciągnie infrastrukturę na dół? Nie, to ciągnie wszystko na dół. Wiecie co? Powalczmy z tymi brakami O, nie mamy już... A tak, mamy dokładnie zero, okej. Okay. Ale w następnej turze powalczymy z tymi brakami prądu. Jest jeszcze kilka rzeczy, które można przepchnąć dla te Micro Generations Grants czy coś takiego, więc spróbujemy to zrobić. Okej, wciąż żyjemy. Deficyt wciąż jest, ale nie aż tak duży. Biedota się obniża, choć nie wiem, czy to jest dobry, czy zły znak. Nie, to chyba dobry jest znak. Jest ładne słowo, to biedota brzmi tak brzydko. Biedność... Niskie zarobki, to nie do końca o to chodzi. Ach, nie wiem. Border Alteration Ratified. O, dostaliśmy trochę terytorium. Okej, czy chcemy tych ludzi, których mamy teraz też, czy chcemy tych ludzi, których przejęliśmy z terytorium, wziąć do siebie, czy nie? Wydaje mi się, że oczywiście, że chcemy brać. To jest po to się bierze terytoria, nie po to, żeby mieć tam rzeczy, które są na tych terytoriach, tylko ludzi, którzy tam są, bo to oni są tak naprawdę kapitałem. No chyba, że mówimy tu o jakichś miejscach z zasobami, ale generalnie, tak? Generalnie o to chodzi w zdobyczach terytorialnych. Więc tego zakładam nie będą lubić nasi patrioci. Ale ogólnie tak, na pewno też polepszy nasze kontakty zagraniczne i w ogóle. Dobra, mamy 24. Czemu tak mało? Nie mieliśmy 27 przed chwilą? Już przestają mnie lubić. O mój Boże, 1-4. Już tak od razu, tak szybko. A, bo jego lubią patrioci i samozatrudnieni, którzy mnie niespecjalnie lubią. Znaczy, nie jest najgorzej w sumie. Wszędzie jesteśmy mniej więcej po środku. Gdyby nie tak dużo rzeczy, które ciągnie na dół to, że wszyscy tego nie lubią, no to już byśmy mieli chyba mielibyśmy ich w kieszeni. Okej, w przyszłej turze wydaje mi się, przestaniemy mieć problem z obrzezaniem żeńskim, co ciągnie na dół, choć nie przesadnie bardzo, ale ciągnie trochę zdrowie i kobiety i tak dalej. HIV AIDS to się trochę wypoziomowało. W przyszłej turze też, znaczy w sumie za dwie tury, bo to chyba potrzebuje jednej tury, żeby zarejestrować,
powinniśmy stracić to. Jak są te border tensions? No, powoli spadają. Foreign relations są coraz wyższe. Zaraz, nie to chcę zobaczyć, tylko stability rośnie cały czas, stabilność. Bardzo dobrze. Border controls. Mógłbym to obniżyć. Mógłbym to obniżyć, co sprawi, że jeszcze bardziej nas będą patrioci nie lubić, ale ich nie ma przesadnie dużo. Zwiększy się imigracja, zwiększy się turyzm. Co daje imigracja? Zaraz, foreign, gdzie tu jest imigracja? To jest chyba imigracja. Co nam daje imigracja? Imigracja obecnie ma negatywny wpływ na GDP. I tylko tyle, tak naprawdę. A wzrost populacji ma tylko wpływ na ilość młodych osób w społeczeństwie. Czy młodzi mnie lubią? No, powiedzmy. Młodzi są do mnie bez większych problemów. Ale nikt nie lubi tych problemów na granicy. Więc wydaje mi się, że zmniejszymy kontrole paszportowe. I choć zaraz, coś innego chciałem zrobić. Ale zmniejszone kontrole paszportowe zaoszczędzą nam też nie za dużo, bo niecały bilion, znaczy nie, ponad bilion, nie przesadnie dużo, ale obniży nam to. I chciałem przepchnąć coś do... Aha, tak, te micro generation grants czy coś takiego. Tylko chyba znowu nie będę w stanie. A nie, jest tutaj, micro generation grants, dokładnie to. To powinno pomóc nam z power blackouts, dokładnie. Zwiększy też środowisko, zmniejszy emisję spalin, zwiększy wszystko. Jest bardzo dobry grant, 3 biliony kosztuje, no cóż. Jakoś to przełkniemy. Następna tura. Świetnie, okej. Nie ma już nikogo, kto chce odcinać kobietom ich wargi sromowe. 3% ludzi na nas głosuje, wow! Wow, spójrzcie na to, 3%! Haha, oh yeah! O, tak, program edukacji do seksualnie przenoszonych chorób, do chorób wenerycznych. O tak, definitywnie to chcemy zrobić, tylko jeszcze przeczytajmy, żeby się upewnić, że o to chodzi. Tak, konserwatyści tego nie będą lubić, ale będziemy zwalczać HIV, a to właśnie chcemy teraz osiągnąć. Tak jest, definitywnie chcemy zwalczać HIV. Co to jest? Tak jest. O, zobaczcie, jak bardzo to będzie ciągnąć HIV i AIDS na dół. Bardzo dobrze, podoba mi się to. Jeden z naszych ministrów chciał nas na słówko. Zakładam, że on. Wiecie co? O mój Boże, znowu mnie... Nie wiem, co jest z tą grą. Chyba za każdym razem, jak nagrywałem tą grą, brała mi jakaś czkawka i kaszel i nie wiadomo co. Nie wiem, mój organizm ewidentnie nie chce, żebym był prezydentem Kenii, czy tam ministrem, tym, premierem Kenii. O, wybaczcie mi, naprawdę. Okej, dobra. Chyba się uspokoiło. Więc tak, HIV będzie ciągnięty na dół. To powoli idzie na dół. O, właśnie, tu zobaczcie, jak to idzie pięknie na dół poprzez te obniżone nasze kontrole paszportowe. Tak, dobrze to rozumiem? A, tak, dobra, po prostu jeszcze nie weszły w ruch te rzeczy, dlatego wciąż się pokazuje na zielono, ale opada. Micro Generation Grants są tutaj. I powinny obniżyć tutaj nasze Power Blackouts, które wciąż są ciągnięte do góry przez naszą kiepską infrastrukturę, której nie mogę obniżyć w żaden sposób, tak naprawdę. Mógłbym to naszą infrastrukturę zwiększyć poprzez naszą technologię, a technologię zwiększam poprzez podwyższenie wydatków na technologię, która kosztuje dużo. Jest to dobra inwestycja, to trzeba przyznać, ale kosztuje dużo w tym momencie, a nasz dług jest niesamowicie duży. Mamy 3,5 tryliona kenijskich szylingów długu. Wow.
A, i globalna ekonomia opada. A. Ty, zobaczcie. Globalna ekonomia opada, a my się trzymamy całkiem okej. Czyli gdyby globalna ekonomia nie była w recesji, to by było, byśmy też byli, do góry by nas to szło. O, shite. Całe szczęście, o proszę, choć jedna dobra wiadomość, od dłuższego czasu nie obniżono nam naszego ratingu, ratingu długu, czy jak to się nazywa, ratingu, który zwiększa to, ile płacimy odsetek od naszych długów, więc okej, nie jest najgorzej pod tym względem. Mam jeszcze 22 kapitały, co mógłbym zrobić? Biblioteki publiczne. Zwiększenie tego na maksa dużo nie da, ale czemu nie? Zwiększy trochę edukację, zwiększy trochę równość. Szkoły państwowe. O nie, strasznie drogie. To pomoże nam z technologią. Wkurzy trochę religijnych. I tak naprawdę... O, proszę, powoli opada ilość ludzi religijnych, bo zwiększa się nasz Human Development Index. I w końcu, ej, to musiał być wcześniej jakiś błąd, bo wcześniej nie były pokazywane tutaj powody, dla którego to miałoby się zwiększać. Ale teraz widzimy. Zdrowie, edukacja i pieniądzory. Dobra, wszystko idzie do góry. Bo to są chyba, nie, to jest Currency Strength. Gdzie są pieniądzory? Gdzie są zarobki? Tu są zarobki. No, zarobki może nie idą aż tak do góry, ale jest okej. Czyli mamy teraz szansę, przekabacić trochę ludzi z religijności i z konserwatyzmu na taką stronę, powiedzmy, bardziej umiarkowaną. Ale w tym, mi się wydaje, w tym momencie przerzucimy po prostu następną turę, zobaczymy, co się dzieje dalej. I wydaje mi się, może w przyszłych wyborach, a może tuż przed wyborami nie, bo to się wkurzą ludzie, ale w jakimś, powiedzmy, nieokreślonym, najbliższym czasie będziemy chcieli zmienić tutaj nasze nauczanie z kreacjonizmu i ewolucji na samą ewolucję. Po to, aby zwiększyć ilość liberalnych ludzi, zmniejszyć ilość religijnych ludzi oraz żeby sprawić, żebyśmy nie byli tak technologicznie do tyłu, ale to jest, mamy za mało kapitału obecnie. Wybaczcie, tutaj słyszę, że pika, więc mam nadzieję, że przestanie pikać teraz. Dobra, okej, żeby nas tylko teraz nikt nie zabił, choć... O, proszę! Skończyło się zanieczyszczenie, skończyło się Foreign Intelligence Interference. 17% ludzi nas głosuje. Okej, mamy szansę zostać wybranymi na nowo. Świetnie. I wydaje mi się... że nie mamy... Proszę, wszystkie zagrożenia opadły. Nikt nienawidzi nas na tyle bardzo, żeby rzeczywiście być zagrożeniem. Okej. Co prawda kapitaliści mogą się zdenerwować w końcu, ale patrzcie, socjaliści bardzo nas lubią, ludzie starsi bardzo nas lubią. Ludzie ci, środowiskowi, Greenpeace nas bardzo lubi. Co prawda ani starszych ludzi, ani Greenpeace'u nie mamy przesadnie dużo, ale zawsze coś. Socjalistów mamy całkiem sporo, na przykład. Okej, czyli skończyły się zanieczyszczenia i tutaj to. Co sprawi, że będziemy mieli mniejszą korupcję. O, proszę, jak korupcja pięknie spada. Border tensions też będą na końcu zaraz. Jak ma się ten HIV? O, HIV będzie po HIV-ie zaraz. Będzie, nie będzie HIV-u w Kenii już w ogóle. I wszystko dzięki temu jednemu losowemu wydarzeniu. Mua! Okej, i zaczniemy wydawać dużo mniej kasy na opiekę zdrowotną. I będziemy mieli więcej starych ludzi. A starzy ludzie nas bardzo lubią. Świetnie. Okej, dobrze idzie. I... Jakoś zupełnie tak na boku zaczęliśmy zwalczać bezdomność, co jest logiczne, bo jeśli ludzie więcej zarabiają, to im więcej jest ludzi, których stać na dom. Więc nic dziwnego. To też powoli spada, ponieważ nasza produktywność, zakładam, powoli rośnie, powolutku rośnie. Proszę, tutaj nie... Wydaje mi się, że się zaraz, zobaczmy grafy. Tak, powoli rośnie nasz income i zmniejsza się nasze wydatki. Okej, czyli jak tak dalej pójdzie, to mamy szansę niedługo wyjść na plus i spłacić część naszego długu. To by było fajne. I to skill shortage też jest na końcu powoli. A wtedy dostaniemy spory zastrzyk do GDP.
Okej. Wygląda na to, że sprawy mają się ku lepszemu. Zastanawiam się, czy to doda coś do naszej edukacji, jak będziemy mieli przymusowe lekcje języków obcych, czy, bo to sprawia, że patrioci się wkurzają, ale patriotów dużo nie mają, nie mamy. Na pewno zwiększy coś takiego jak nasz turyzm i zwiększy, tutaj gdzieś było napisane, international business, tak jest. Ale nasze kontakty zagraniczne, ale zastanawiam się, czy to zwiększy edukację. Wiecie co? Spróbujmy. Zobaczmy. Tak, zwiększa edukację. Świetnie. Na maksa, bo jest bardzo tanie. Zwiększa edukację, zwiększa handel za granicą, więc zakładam, że też obniży naszą niekompetytywną ekonomię, czy coś takiego. Zagraniczny investment, inwestycje. Kapitaliści to lubią. Proszę. Kapitaliści. Można. Świetnie. Okej. Zakazaliśmy już tutaj pracy dzieciom. Czy chcemy więcej dróg budować? Jest to dosyć drogie. Właśnie to jest problem, że to jest dosyć drogie. I ma generalny zły wpływ na wszystko. Przynajmniej wszystko, czym się przejmuje. Astma siedzi. Grubość powoli się obniża. Patrzę głównie, czy są jakieś rzeczy, które już mam w toku, które mogę jakoś zmienić. O, moglibyśmy zmienić tutaj to... Proszę, to nie kosztuje nic, zmiana prawa odnośnie urlopu macierzyńskiego. Zmniejsza to gender inequality, co jest w zasadzie bardzo dobre. Sprawia, że lubią nas bardziej kobiety, lubią nas bardziej związki zawodowe, co ciekawe. Zmniejsza to produktywność. Ale gender inequality też zmniejsza produktywność. A nie zmniejsza po produktywności, tylko zmniejsza GDP. Zmniejsza wszystko tak naprawdę. Ale tak czy inaczej nie jesteśmy w tego w stanie przesadnie bardzo obniżyć, dopóki jest aż tak dużo konserwatystów i religijnych ludzi, ale którzy, nawiasem mówiąc, powoli ich ilość opada. Jednych i drugich. Konserwatystów szybciej niż religijnych. I nasza stabilność też powinna... O, proszę, jak pięknie stabilni jesteśmy. I to powinno polepszać, tak mi się wydaje, ilość liberałów w naszym społeczeństwie. Zaraz, tu jest to power block alignment. Tu są, nie wydaje mi się, żeby to były rzeczy, z którymi chcę się bawić. Tak, demokracji już nie musimy chyba zwiększać, bo nasza demokracja już powinna być wymaksiona, a jak nie, no to niedługo. Tak, jest już wymaksiona, dobrze. Co tutaj jeszcze są rzeczy, które możemy zrobić? Executive term limit, tego nie chcemy. Legislative independence. Science funding, to jest to, co mnie tak bardzo gryzie. Ale czego nie mogę zmniejszyć. Znaczy zwiększyć. Abortion law. Po raz kolejny. Bardzo to zdenerwuje religijnych i konserwatystów. Nie daje bardzo dużo do zwiększenia równości płci, więc zostawmy to. Chcę przepchnąć... Patrzę już, że kurde, trochę... też przeciągnąłem trochę. Ale chcę jeszcze przepchnąć jedną jakąś rzecz. Chcę przepchnąć jedną... Organic farm subsidies. To brzmi dobrze. Pollution control, recycling, small business grants, technology grants. Na pewno pomogą nam z technologią, a nie jest aż tak drogie, jest trochę drogie. Zmniejsza ilość religijnych osób. Wow, jakbym to wcześniej wiedział, od razu bym to zrobił. Okej. Zmniejsza brak zatrudnienia, zwiększa technologię, zwiększa GDP, produktywność. Kapitaliści nas bardziej lubią, jest mniej religijnych ludzi. Wiecie co? Dużo to kosztuje, ale chuj z tym, dajemy to na stówę, 12 bilionów. A co tam? Stać mnie. Nie mamy HIV-u, nie mamy ludzi, którzy nie mają dostatecznych skilli.
Zwiększa się GDP, zwiększa się zdrowie, zwiększa się edukację. 40% osób na nas głosuje, to jest prawie dosyć, żeby nas wygrali, żebyśmy wygrali. Prawie nikt nie chce nas zabić. Prawie nikt na... O, konserwatyści zaczynają się na tyle wkurzać, żeby nas tutaj próbować zabić. Wow, ciekawe. Co to jest? Ban livestock imports. One of them said published another case of foot and mouth disease in its cattle. Okej, okay, farmerzy lobują nas, żeby zakazać importu zakażonych krów do naszego... potencjalnie zakażonych krów do naszego państwa. Reject ban. There's no such... The outbreak is highly contained... Aha. Okej, okay, szczerze powiedziawszy, wydawałoby mi się, że będą jakieś pozytywne strony, ale wygląda na to, że nie ma żadnych pozytywnych stron, żeby do odrzucenia tego banu na importowanie krów zarażonych, ale dobra, skoro mówicie, że mam to zrobić w ten sposób, no zróbmy to w ten sposób. Zobaczcie, jacy jesteśmy popularni, wow! O, w końcu skończyliśmy AIDS w naszym kraju, skończyliśmy AIDS w Kenii. Nasza technologia jest... rośnie powoli. Powoli. Wciąż mogło być lepiej. Wciąż mogło być lepiej, ale jest dobrze. Jest dobrze. I zobaczcie, nasze wpływy to 480 bilionów. Jakbyśmy obniżyli nasze wydatki do tego momentu, jakie wydatki mieliśmy na początku tego odcinka, to już bylibyśmy na plusie. Tak. Trochę wydatki się nasze zwiększyły, zakładam głównie przez kiepską ekonomię i przez to, że trochę wydaliśmy na te science funding i w ogóle. Ale ogólnie to idziemy powolutku do przodu. I tymi małymi kroczkami do przodu, o tutaj też, aha. I tymi małymi kroczkami do przodu pożegnam się z wami. Mam nadzieję, że podoba wam się ta seria, bo mi definitywnie się podoba. I tak, to tyle na dziś. Do zobaczenia, cześć, pa pa.